Ziomeczki, z tej strony oczywiście Tołtun, zapraszam was na kolejny odcinek na moim kanale. A dzisiaj, pewnie widzicie już, że jest tak, mam nowy nether. Tak, udało mi się. Oczywiście teraz jestem na, nie na swoim świecie, tylko no, na innym po prostu kreatywie. Patrzcie, jak ten miecz. Dwa hita, pająka. Netherite oczywiście. Czekajcie, na. Mam tutaj jakiś ocean, ale dobra, to nie jest temat naszego odcineczka, bo teraz tak, tam już mam portal, bo tak. Co? Ja tego na pewno nie stawiałem. Z niego na sercu. Nie, teraz teraz nie kłamie. What the hell? Co? Ej, zobacz, ej, czy to się dzieje normalnie, czy co? Nie rozumiem tego. Dobra, ale no nieważne. Jak pewnie tego, no tutaj patrz. Najpierw robię wszystkiego. Dobra, no i tak. Oczywiście netherite'owa zbiórka, no tak samo to. Miecze też jest netherite'owe. I tak samo, i tak samo. Tego chyba nie muszę powtarzać. Tego, zmieniło się tak. Jest tak. Brodawki, czyli że blok brodawek, te drzewo z tych tego oskubane z brzozu, no i to jest coś takiego jak to świecące na górze, co tam, nie pamiętam jak to się nazywa. To jest taki dilt, tylko że netheraltowy, tutaj bazaltowa bazalt i tak dalej. Co jeszcze się tutaj zmieniło? No i tutaj patrzę, tutaj takie, no zresztą wiecie co, zbudujemy sobie portal i tam jest przecież portal. Tam jest. No nie, jest strasznie dziwne, bo ja tego nigdy nie stawiałem. Nigdzie tego nie stawiałem. Dobra, to co? Budowanie terenu i to. Lecimy. Jezus Maria. Sukcia. Dobra, no i dobra. I co? My teraz sobie pójdę tego. Tutaj tak wygląda bazaltowa delta. Co nie? Co to jest tak? To jest ten kamień, taki czarny, taki bazalt, co nie? To są te magma cube, jak to chyba było normalne. Dobra. O, tam coś jest. Omen. O, dobra. Ja spróbuję wam znaleźć jak najwięcej tym bio... O, właśnie, tutaj jest ten... Tutaj jest taki... O, właśnie, to. Tutaj, co to było? O, glowstone, właśnie, tam to było. O, czyli jeszcze raz powiem. To jest takie coś dziwne. O, to jest coś podobnego do glowstone'u. No to jest ten. To jest normalne drewno, wiecie? To jest tu drewno. No i to jest taki biom. Tego możecie napisać w komentarzu, bo ja nie pamiętam. Jakiś las. No taki. Nie, o, a tu jest ten drugi obok siebie. I jeszcze powiem, żebyście koniecznie zasubskrybowali ten kanał, bo to bardzo, bardzo ważne. Bo dobyłem 35 subów. Niestety, tak. No niestety. O, no i dobra, ale dobra. Pamiętam, żeby coś dać te świniaki. No, ale dobra, zasubskrybuj ten kanał, okej? Okay? Jakby co? Zasubskrybuj ten kanał. No, dziękuję bardzo. No, a dobra, to, no to tak. Ten las to jest powo... Królestwo Endermanów, tutaj się... Wszędzie są Endermany, jak pewnie widzieliście. To jest tych... To jest on jeszcze chyba... Fogliny? Higliny? On są normalnie tacy potężni są, naprawdę. Jeśli będziecie grać na tymi... bardzo potężni. Jeszcze powiem. Z nich wydobywa normalne mięsko, ale są też takie zombifikowane. Co nie? O, nie wiem. O, co to jest? Okej. Okay. No i dobra. No i tutaj też jest złoto. To złoto po prostu daje te nuggetsy, czyli takie. Jak jest sztabka złota, to podzielona na dwa. Czyli są takie malutkie. Więc mogę wam to pokazać na szybkości. Tylko gdzie to teraz jest? Szukamy. Pokażę wam jeszcze tego, to. No i dobra. No i jeszcze tak. Zoglina, czyli zombie tego, figowanego. Piglina, to. No to i z nim można handlować tymi. I oni bardzo go nie lubią. No ale jak... No. No, no i... To jest normalny magmołaza. To jest coś takiego, że... No dobra.
Jak już robić, to robić. Dobra. Jak już robić prawdziwe, to robić prawdziwe. No dobra. Potrzebne nam będzie tak. To i to. Musimy kogoś oswoić. Jakiegoś dużego chcę. O nie, nie tego. Dobra. No i patrzcie. On może ogólnie to stąpać po lawie. Chciałbym wam to bardziej zaprezentować, ale no teraz nie mam przy sobie lawy, no i po prostu może... No i można tak sobie zaspędzić. I kiedy stanie na lawie, to się staje pomarańczowy. O, to jest nawet lawa. O, to sobie wezmę jeszcze raz go. Wow. Idź sobie od niego. Idź. O, widzicie? No idź sobie z niego. Mam i synek jeden. Takiego jeszcze nigdy nie widziałem. No, ale widzieliście, jak on się zmienia. Co tam jeszcze się stało? Tutaj te, oczywiście, czarnego kamienia, czyli bazalt inaczej. Tutaj już wam pokazałem. No, niestety tego kompasu w nederze nie działa. Jest tak, ognisko czerwone, znaczy czerwone. Nie jestem daltonistą, oczywiście. To. Niebieskie, tak? Które niczym się nie różni. To są takie same te. Dobra. Co tam jeszcze się stało? Już paczamy. Dobra. Nie wiem, czy to... O, ta płyta nie była. Ona jest z tych takich... Czekajcie, tych świątyni piglinów. O, właśnie, ten netherite. W ogóle... No, poczekajcie. Powinienem wam to pokazać w sumie. Dobra, tylko już wam mówię. Ej, bez jaj. O kurde. Czekajcie, gdzie tu jest? Ej, bez jaj. To jest to blok netherite'u. To jest coś takiego jak diament, tylko że 5 razy lepsze. Chyba, 5 razy chyba. No, lepsze, no. No i gdzie są te prawdziwe, te pradawne zgliszcza? O, jest, dobra. Wykopuje się to. To jest coś takiego, jak byś kopał tego, obsydian. Tylko że potem się dostaje to. Czekajcie, w ogóle to. No i to potem trzeba to zamienić na to. Nawet bym zrobił sobie crafting. Bo się na pewno bardzo przyda. Dobra, czekajcie, już robię. Już sobie robi ten crafting. Robię. Tylko gdziekolwiek on jest. Ma. O, dobra. Chyba gdzieś tam jest na dole. Dobra, jest. Dobra. No dobra, nie, to muszę sobie zmienić na... Dobra, na chwilę. Na szybkości. O, widzicie? Trzeba po prostu mieć cztery tego. Czyli może mieć cztery ten, jeden, cztery. I zamienić to na to. I możecie potem tak mieć te. No i potem to zrobić z tego te mieczyki albo zbrojeczkę. Dobra, no i co? No i tak to działa. Dobra, i co dalej? To się nic nie zmieniło, chyba nie. Co jeszcze trzeba do przeglądania? Jajeczka wam pokazałem, te zbrojencje też. Tutaj jak się jeździ. Chyba, nie wiem czy miksturka, ale mikstury to strasznie dużo ich jest. Tak, wiem. Tu jest takie coś, jakbyście chcieli przetrwać w netherze, to jak to postawicie, to potem można to glowstone ładować i jak raz umrzecie w netherze, to po prostu się tutaj odrodzicie. I chyba, że nie jest naładowany tak jak ten, widzicie? Nie jest naładowany. No, a jak się go ładuje? Taka bateria w telefonie, co nie? To jest prawie to samo, tylko że wtedy nie umieracie. Na zawsze. No, ale... O, jest... Ej. Nie, okej.
Czyli, że trzeba to inaczej. Chyba trzeba blokami? Czekajcie. Może to trzeba blokami, bo nie wiem. O, właśnie, widzicie? To jest ten pasek. Czekajcie. Jeszcze raz go całym sprętem. Jedno użycie, dwa użycie, trzy i cztery. Czyli cztery możecie razy tutaj osi odrodzić. Tak? No i jak z bańki. Jak z bajki. Tu jest, otóż wam mówię, to jest ta świątynia piglinów. Czyli tych siomeczek. Siomeczki. No. I jeszcze będziemy sobie trochę, pohandlujemy sobie z nimi. Począc od obsydian, ale on raczej nic nie dzieje. Chodź tu, pyku. No chodź. O, widzicie teraz? Uwaga. O, rzucił nam to. Ja tego nie miałem. Czekaj, po prostu można tego lewy albo prawy. Nie, no chyba macie lewy. Bo prawym się, no, odwrotem do bicia. O, i teraz mam płaczący obsydian. Jeszcze jeden. Może będę tak... Co znowu nam rzuci? Musi pomyśleć. Dało nam kilka tych. Dobra, no i tak to wyglądało. Tak, jeszcze wam muszę pokazać tych. Tego. Jakaś słaba ta. Jakaś nie jest jakaś strasznie fajna ta. Taka jakaś bufska. Się wydaje. Czekajcie, spróbujemy. Strasznie nubowska, jakoś mi się nie podoba. Ale ja tego raczej nie budowałem, więc... Do mnie się nie miejcie pretensji. Bo ja tego nie projektowałem. To właśnie, te kłódki, jak to się nazywa? Nie wiem, no... O, te liny na te... Może jeszcze z dół. O, jest. Tak, właśnie, jest, dobra. Już wiem, jak to się idzie. Bo jak oglądałem innych youtuberów, no to właśnie... A może nie? Łebe. Dobra, ale mogę wam też powiedzieć... Dobra, wiecie co, ja stąd wychodzę. Jakieś dziwne. Ale powiem wam tak, że na środku tego mniej więcej jest skarbiec, tak? Czyli skarbiec, jeszcze raz powiem. Czyli takie coś jak... Wow, duże to jest. Strasznie duże. Co? Strasznie duże, dziwne aż. Dziwnie, że aż jest... No, wydaje się duże tylko. No, ale no, że na środku jest taki jakby... Jak taka górka jest z bloków golda, więc... Całkiem dobry. Właśnie, magnetyk. Magnetyt. To jest najlepsza rzecz. Patrzcie. No i patrz. To jest takie coś. No i mamy kompas, nie? Kompasik. Gdzie my tu mamy kompasik? Gdzieś tutaj musi być. Tylko on pewnie musiał się ruszać. Dobra, szukam kompasa. Zapomniał o tej kozackiej rzeczy. No i patrzcie, mam kompas, no i on mniej więcej gdzieś wskazuje nam te. Nie może powiedzieć, gdzie z tego nasz spawn. Ale możemy tak, widzisz? I nieważne, gdzie odlecę, zawsze będzie w tamtą stronę. Czyli, że taki ustawia nam spawn point, tak? Spawn point. To jak się tam ładowało, co nie? To się ustawiało, że... O, właśnie to. To się ustawiało, że się odradza w tym miejscu. A to, że się tutaj jest nasz spawn point. No. No to co? Jak pominąłem jakieś rzeczy, to chętnie nie nagram o tym tego. Nie nagram tylko o tym, ale na przykład na inne odcinki, naczki. Znajdę czas, żeby... Mówić na przykład jakieś rzeczy. No to co? Ja bardzo dziękuję. Ja wam bardzo dziękuję. Nie zapomnij się strzelić łapki w górę sobie na kanale, bo to bardzo, bardzo ważne. No i co? O właśnie, jeszcze, że te pradawne gliszcze występują od 7 do 20 kratek do dołu. No to co, ja bym bardzo dziękuję za niezapomnienie łapki w górę i suby na kanale. No i co, dla wszystkich subskrybujących mój kanał, wielkie,
Olbrzymie. Pozdro! Oj.